Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam do analizy z turnieju, który się rozpoczął 13 marca 2021. Magnus Carlsen Invitational Prelims, czyli turniej z pulą nagród $220 000 i grają tutaj czołowi arcymistrzowie, czołówka światowa. Tempo gry 15 minut plus 10 sekund na zawodnika i przejdźmy do rzeczy. Nie bez kozery tutaj wybrałem partię Mistrza Świata. Często oczywiście wybieram, są niezwykle ciekawe, ale w tym wypadku trochę pewnie tutaj Magnus zaskoczył. Otóż w pierwszym posunięciu rozpoczął ruchem C3. Okej. Nazywa to się otwarcie Saragosy, co ciekawe. No pierwszy raz się z czymś takim spotykam, ale to nie jest jakiś super błąd. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że Mistrz Świata tutaj eksperymentuje, próbuje wybić z rytmu przeciwnika, nie grać debiutów znanych przeciwnikowi. Tutaj Vachier-Lagrave, Maxime, on bardzo lubi grać obronę sycylijską. Dobrze, ale przejdźmy dalej. C3, no wybicie z rytmu trochę przeciwnika i poszło B6. Tak sobie tutaj arcymistrzowie czołówki światowej zagrali pionkami o jedno pole. Można, można. I teraz poszło E4. Czyli widzimy, że jakby na przykład białe rozpoczęły ruchem E4, to nie sądzę, że czarne rozpoczynają B6, więc już mamy taki troszeczkę przełom, powiedzmy, w tym debiucie. B7 zagrał goniec z atakiem, na piona prosta rzecz i D3, spokojne posunięcie. A taka strukturka, powiem szczerze, no nieprzyjemna, powiedzmy, do przebicia i myślę, że tutaj Mistrz Świata wie doskonale, że to mu odpowiada. E6 zostało zagrane i skoczek na D2, tak również można grać, to nie jest jakieś złe posunięcie, skoczek tędy się przerzuca. Generalnie, słuchajcie, bo w szachach jest tak, że jak znamy pewne idee, to możemy sobie kombinować. Wiemy, że skoczek na przykład z D2 może przejść przez F1, przez E3, to jest na przykład hiszpański taki motyw z różnego rodzaju debiutów. No i w ten sposób można sobie grać. D5 zostało zagrane, skoczek z G na F3. Moi drodzy, korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić na turniej rozgrywany na żywo w Białymstoku 27 marca. Komunikat, informacje znajdziecie w opisie pod tym filmem. Serdecznie zapraszam i sam się wybieram, będę grał. Wiem, że limit miejsc ograniczony do 40, więc niewiele. Kto pierwszy się zgłosi, ten lepszy i zobaczymy, czy się z kimś zobaczymy na tym turnieju. Dobra, lecimy dalej. Tutaj skoczek zagrał na F3, skoczek zagrał na F6 i E5. Zauważcie, że teraz przechodzimy do struktur obrony francuskiej. Francuz gra Francuza, no ciekawe, powinien być specjalistą, niekoniecznie, tak się oczywiście tylko domyślamy, ale myślę, że tutaj Maxime nie jest specjalistą w obronie francuskiej, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, wiem, że wielkim specjalistą jest w Najdorfie, w Grünfeldzie, no ale ma francuską i pewnie to mu nieco nie odpowiada, tak mi się wydaje. C5 ze strony czarnych. I zaskakujący ruch naszego Mistrza Świata, którego już nas przyzwyczaił do takich ruchów niekonwencjonalnych, takich ciekawych. Chociaż we Francuzie to się gra, żeby złapać przestrzeń. H4. Bandowy pion leci do góry, łapie przestrzeń, no ale to jest taki alfa-zerowski ruch, powiedzmy w ten sposób. Alfa-zero stosuje ruchy bandowymi pionami. Skoczek na C6 i goniec na D3. No oczywiście pewnie goniec E2 można było zagrać, ale goniec D3 prowokuje przeciwnika do zagrania może nie C3, może nie C4, ale raczej wybicia i po wybiciu skoczek B4. Tak też nastąpiło. Właśnie to jest taka prowokacja, bo jakby goniec stał na E2, to myślę, że skoczek tutaj by nie ruszył. No okej, wracamy gońcem na E2, tak poszło i hetman C8. Hetman C8. Wiecie co? Powiem szczerze, że nawet jakby tutaj wieża zagrała na C8, wydaje mi się, że krzywdy nie ma skoczkiem na C2, bo robimy po prostu roszadę. I ten goniec zawsze tego skoczka wypędzi. Widełki tutaj takie zastosujemy, powiedzmy, sidła na tego skoczka A3, tak? A potem spróbujemy zagrać gońcem na D3. Coś w tym stylu. Hetman C8 pewnie też z planem goniec na A6. Nastąpiła roszada i właśnie goniec A6 nastąpiło. To też jest dobry myk dla czarnych. Dlatego, że szczególnie w obronie francuskiej goniec białopolowy z C8 stoi źle, bo ta struktura go blokuje i tutaj ta wymiana na pewno będzie dobra dla czarnych. No tak się też dzieje, moi drodzy. Powiem w ten sposób, jak mógłby tu jeszcze zagrać czarny, bo zauważmy, czy na przykład taki hetman C2 byłby dobrym ruchem. Bo to jest takie trochę wymuszenie wymiany i po A3 i wymiana. Okazuje się, że skoczek tutaj niestety błądzi, więc musi odejść i B4. I zauważmy, że ta pozycja białych jest fantastyczna. Pełna blokada, tutaj pionki może nie tyle co chcą iść do przodu, bo puszczają A5, ale blokują. Blokują tutaj, bardzo ciasno się zrobiło u czarnych. Myślę, że tutaj mistrz świata ma ogromne doświadczenie w tego typu pozycjach. I w tej sytuacji właśnie nastąpiło goniec A6 lepsze. Po wymianie hetman wybił na A6. I teraz tak. Okazuje się, że u białych zrobiły się słabe pola białopolowe. Co zrobić, żeby je troszeczkę zalepić tutaj? Moi drodzy, trzeba przyznać, że ja odnoszę takie wrażenie, że ta partia może nie jest jakichś największych lotów, chociaż ona jest grana bardzo prawidłowo z jednej i z drugiej strony, ale chce nam się troszkę fajerwerek, prawda? Lubimy takie partie, ale mimo wszystko to, co jest najbardziej, najtrudniejsze, potem daje największe efekty, więc starajmy się też myśleć o strategii, a to są strategiczne partie. Skoczek zagrywa na E1, trudne posunięcie, trzeba przyznać, poniekąd trudne. Pilnujemy tych dwóch pól. Wieża zagrała na C8 i H5, niespodziewane H5. Z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zagrać tym pionkiem jeszcze wyżej, mimo że nie ma wieży na H1. Zauważcie, że tutaj nic nie grozi. Oczywiście skoczek na D3 mógłby zagrać. Myślę, że nastąpiłaby wymiana lub też po skoczek na D3 można by było zagrać hetman E2 i skoczek musiałby wrócić. Generalnie tak by mogło to wyglądać. Strata tempa u czarnych by mogła nastąpić. Goniec E7, jakaś tam roszada może się szykuje, no ale zagrać gońcem trzeba. Posunięcie A3 i okazuje się, że tak naprawdę tutaj skoczek odszedł na C6, może niepotrzebnie od razu. Na D3, ok, to jest to samo, zobaczcie, gramy hetmanem na E2, skoczek musi wrócić, oczywiście tutaj widzimy, że zbić nie można, bo wisi hetman, a więc hetman na przykład G4 sobie zagrywa i ten skoczek tutaj podwisa, wprawdzie jeszcze nie do końca, bo wieża jest niebroniona, ale już ten hetman tam sobie działa, jest powiedzmy tempo więcej w ataku dla białych. Tutaj czarne zagrały skoczek na C6. Ok, no i hetman znowu wjechał na te G4. To jest taki kluczowy ruch w obronie francuskiej, tutaj białe bardzo lubią się tym hetmanem ustawiać. No i trzeba przyznać, że tutaj Francuz gra dobrze. Jeżeli ktoś gra francuską, no to taki ruch powinien znać generalnie, taka idea, G5. Jest to ruch, który łapie przestrzeń na skrzydle królewskim tak naprawdę. Wszystko się broni, wszystko się ładnie trzyma, no i tak bicie w przelocie, no nie bardzo to dobrze wygląda. Posunięcie H6, ok, istnieje taki ruch, ale niestety on jest zły. Chodzi o to, że tym ruchem, że tak powiem, tych pionków nie łączymy, czyli G5, H7 nie łączymy tych pionów, ale następuje konkret zagranie ze strony czarnych i to by mogło wyglądać tak. Hetman na 4 z opcją zdobycia pionka i tutaj jakby na przykład skoczek zagrał na F3, to mamy chlaśnięcie, moi drodzy, na E5 i po wszelakich wybiciach zauważcie, że nie można odbić pionek więcej u czarnych, gdyż tutaj wisi hetman. Ok. W pozycji po G5 skoczek zagrał na F3, no prosto, atakujemy tutaj jednym i drugim i trzecim, H6 zostało zagrane i goniec na E3, no tutaj białe zdążyły te wszystkie figury jakoś mniej więcej skonsolidować i myślę, że to wygląda w miarę jeszcze ok. Zauważcie, że ten skoczek z D2 musiał pójść na F3, żeby tego gońca puścić, a ten skoczek z E1 jeszcze tutaj wszystko broni. Dobrze, moi drodzy, hetman E2 i tutaj się okazuje, że czarne mają bardzo wygodną pozycję wbrew pozorom. To jest naprawdę cacy poza, powiedzmy, w ten sposób. Magnus Carlsen oczywiście zagrywa B4, bo groziło wzięcie piona, sprawa oczywista. I skoczek D8. Na pozór dziwne posunięcie, ale to ma swoje zamiary. Chodzi o to, żeby bronić tego pionka E6 i próbować zagrać F5, bo bicie w przylocie grozi i hetman na końcu tego pionka może zbić, a skoczek z D8 tego pionka broni. No cóż, strategia. Fajna sprawa, warto się jej uczyć. Poza tym wieża już ma jakiś wlot na C3 na przykład. Można tutaj coś już grać. Hetman zagrał na H3. Zapewne też z planem na przykład skoczek H2, skoczek G4. Są takie opcje, poza tym zszedł z tego związania. I w tym momencie nastąpiło F5. Bicie skoczkiem. Prosta rzecz. I skoczek zagrał na E5. Skoczek znalazł bardzo dobrą placówkę. W centrum, świetnie, ale pionek leci. I co z tego? I co z tego, moi drodzy? Oczywiście, że leci. Tak też poszło. Białe poszły świadomie na tę pozycję. Białe mają nieco lepszą pozycję nawet bez pionka. Dlaczego? Gdyż figury nie są razem złączone, powiedzmy, zastąpiłem tutaj słowem innym, one nie współgrają jeszcze tak jak trzeba, więc białe tutaj są po prostu szybsze i teraz zagrywają skoczkiem na D3, goniec D6, no to nie pomaga, bo ten skoczek oczywiście broni, ale coś grać trzeba czarnymi i uwaga, staramy się wymienić najlepszą figurę u czarnych w tym momencie, jest to wieża, no więc Magnus to robi błyskawicznie, tutaj po wybiciu wieża zagrywa na H7, no bo chętnie wieża by zagrała na C7 i się wymieniła. Jeżeli wieże by się wymieniły, no to czarne są na dobrej drodze, żeby zwyciężyć w tej partii, gdyż pionek więcej w pozycji, gdy są lekkie figury. Myślę, że ma spore szanse tutaj czarny, ale to jest jedno tempo. Jedno tempo waży naprawdę o wszystkim. Wieża zagrywa na C8. Szukamy aktywności wieży, to jest bardzo ważne. Wieża zagrywa na C7 i bijemy. Oczywiście wiecie już, że nie możemy zbić, więc zagrywamy wieżą na A8. Aktywność tutaj wieży jest bardzo ważna, związanie jest nieprzyjemne, ciężko się z niego troszeczkę wywiązać, gdyż skoczek tutaj, zobaczcie, pilnuje bardzo ważnych pól. Ok, skoczek zagrał na F6 i bardzo ważne posunięcie, moi drodzy. Co teraz zagrać? Zatrzymajcie sobie film i pomyślcie, dajcie znać w komentarzu, czy ten ruch znajdziecie. Z punktu strategicznego bardzo dobre posunięcie, jako jedyne, które daje możliwość uzyskiwania coraz większej przewagi białym. Jeśli ktoś zgadł ten ruch, gratulacje, jest to ruch B5. Jest to ruch oczywiście B5. Moi drodzy, to jest bardzo dobre zagranie. Przede wszystkim chodzi o to, że zaczepiamy się na punkcie C6. To jest obowiązek wręcz zagrać taki ruch. Poza tym te pionki są przygwożdżone, że tak powiem. Jak jakiś w końcówce pionek będzie chciał iść o dwa pola, to go zawsze tutaj w przelocie machniemy. I w tym momencie oczywiście musimy brać pod uwagę, co by było po biciu na A3, bo tego kolejnego piona byśmy stracili. I teraz tak. To bicie nie nastąpiło, ale sprawdźmy, co by było. Jeżeli by czarne zbiły, to jest skoczek C6. Wykorzystujemy ten śmiertelny fakt związania tutaj tego skoczka. Goniec E7. Bronić trzeba. I teraz, moi drodzy, majstersztyk ze strony białych mógłby nastąpić. No bo chodzi o to, że obrońca bardzo nam przeszkadza, ale nie chcemy zbić tego gońca, bo tutaj to związanie się skończy i nie będziemy mieli przewagi białymi, wręcz przeciwnie, będziemy mieli przegraną pozycję białymi. Mamy dwa piony mniej. Znaczy, mistrz świata ma dwa piony mniej. Tutaj się nie utożsamiamy oczywiście, absolutnie. Moi drodzy, goniec D2. Świetny ruch. Goniec chce zagrać na B4. Biały wszystko zdążył. Biały wszystko zdążył. Zauważcie, że jak król podejdzie na D7, dostanie tutaj od skoczka szacha. Znowu będzie niebezpiecznie. Skoczek na przykład jakby zagrał na E4, jest goniec B4 i nie ma jak się bronić, bo jak tutaj by było bicie, to skoczek może nawet wybić na B4. Można też stępem, w zasadzie po wybiciu można tutaj stępem wybić na D8. Król musi gdzieś tam uciekać i sobie tym skoczkiem odbijamy. Figura więcej na tym poziomie to jest koniec partii. Pięknie by to wyglądało, dlatego też no, Francuz jest tego świadomy, że to strata czasu zbijanie tego piona i zagrywa królem na E7. Dobra, no i teraz Magnus Carlsen przechodzi do dalszych działań. To jest właśnie najtrudniejsze w szachach, że wiemy, że mamy dobrą pozycję, bo zobaczcie, jak te skoczki fantastycznie stoją. Wiemy, że mamy dobrą pozycję i jak to wykorzystać dalej, jak zrobić, żeby cisnąć i jeszcze bardziej wyciskać tutaj z przeciwnika to wszystko, żeby żeby wygrać po prostu. Wybaczcie za ekspresję, ale no te szachy są fascynujące. No taka jest prawda, przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak dla Was, piszcie, będziemy dyskutować. Moi drodzy, tutaj nastąpiło zagranie skoczkiem na G6, szach. Ok, król zagrał na D7, nie ma wyjścia. I drugi skoczek wleciał. Oczywiście tam król mógł zagrać też na E8, ale to w zasadzie w partii byłoby to samo zagrane. Goniec wybił, skoczek wybił. Cóż zrobić? Król E7. I po tym ruchu goniec D2. Wierzcie lub nie, czarne się poddały. Czarne mają piona więcej, a czarne się poddały. Kompletnie nie ma jak się bronić. Ale przed czym, ktoś by powiedział? Przed czym nie ma się jak bronić, słuchajcie. Otóż nie ma jak się bronić przed gońcem na B4. Gdyby na przykład skoczek zagrał na F7, oj, co tu się dzieje? Szach, jedyna zasłona, skoczek na C6, król na D7, to tutaj, wieża by musiała zbić. Po partii, chyba nie trzeba tłumaczyć, jakoś więcej, totalnie wygrana. Oczywiście, moi drodzy, tutaj jeszcze w pozycji goniec D2 No w zasadzie nie widać obrony, króla 8 powiedzmy i cały czas tutaj gramy skoczek C6. Cały czas bazujemy na związaniach. Aktywność skoczka i gońca, który będzie na B4, będzie porażająca. Nie ma kompletnie obrony. Piękna partia, trzeba przyznać. Tutaj Magnus Carlsen wykorzystał wszystkie swoje atuty techniczne i strategiczne. Uczmy się od mistrza świata. No przykro trochę, że Francuz przegrał. Bardzo lubię Maxima Vachier-Lagrave'a. Bardzo sympatyczny zawodnik. No cóż, kibicujemy wszystkim. Niech walczą zawodnicy, a my bawmy się tymi szachami. Moi drodzy, analizujmy, uczmy się. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.